Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Kocioł kulturalny. Ja nazywam się Emanuel Podlecki, a dzisiaj ze mną są Irena Worobkiewicz i Szymon Czyryca. Porozmawiamy dzisiaj o teatrze, a konkretnie o drugim międzyszkolnym przeglądzie teatralnym imienia Gustawa Holoubka. Zajęliście się... Organizowaliśmy to jako samorząd uczniowski. Ja byłem, powiedzmy, głową operacji tego wszystkiego, natomiast było pełno osób, które brały w tym czynny udział i pomagały nam w tym, żeby to wydarzenie w ogóle doszło do skutku, żeby przekuć ambicje i zdolności naszych uczniów oraz uczniów innych szkół, jako że pozostawaliśmy w dość bliskich relacjach z wieloma liceami, w wydarzenie, które pozwoli nam pokazać się znów poza granicami własnych teatrów czy domów kultury, tylko jako reprezentację szkół. Przy pierwszej edycji pomagałam Szymonowi, a przy drugiej jakoś tak wyszło, że przeszło to na mnie. Ja podchwyciłam inicjatywę, byłam bardzo optymistycznie nastawiona do zrobienia tego, a przy okazji jestem szefem sekcji organizacyjnej, więc jakoś tak się złożyło, że wydarzenie przylgnęło i zostało w tym roku zorganizowane przeze mnie. Jak to wygląda? Wyglądało tak technicznie? Zebraliście się i powiedzieliście, zróbmy teatr? Czy ta myśl zrodziła się w czyjejś głowie konkretnie? Czy to razem na to wpadliście? Najpierw zostaliśmy z samorządem, jak mój kolega Kasper wygrał wybory i został przewodniczącym, to uznaliśmy, że skorzystamy z tego, że mamy jakąś władzę, czy nawet jakiś budżet. I nalegałem mocno na to, żeby takie wydarzenie powstało. Notabene było jednym z punktów programu wyborczego Kacpra. Bardzo chciałem, żeby coś takiego się po prostu stało. Dlatego powiedziałem, że przejmę na siebie tę inicjatywę, że zajmę się wszystkim, czym potrzeba. No i było różnie. Było ciężko, ponieważ trzeba było znaleźć miejsce, trzeba było zebrać grupy teatralne z różnych szkół, trzeba było znaleźć pieniążki na to, trzeba było zebrać ludzi, którzy znają się na technikaliach. Trzeba było w moim przypadku także przygotować spektakl, który przygotowywałem wspólnie z kolegami z jedynki, z piątki, z ósemki, a nawet studentów dwóch. Więc było ciężko, było intensywnie. To wtedy był grudzień 2018 roku, 1 grudnia. I od października, właściwie do samego końca, do tego wydarzenia było grubo. Było dużo, było intensywnie, trzeba było zbierać jurorów. No, był szał. I chcieliśmy to razem wszyscy pokazać. Nawet nie, żeby coś wygrać, żeby osiągać coś tym. To bardziej było na zasadzie spotkania, na zasadzie wymiany zdań, wymiany poglądów, wymiany odczuć, wymiany swoich pomysłów, czy prezentacji swojej pracy po prostu. To nie jest konkurs, nie ma w nazwie konkurs, ani festiwal, to jest przegląd naszych pomysłów i naszych prac. Jaki macie cel? Co chcecie osiągnąć, tworząc lub współtworząc to wydarzenie? Co chcemy osiągnąć, jaki mamy cel? Zabrzmi to bardzo prozaicznie, ale w zasadzie cel jest jeden i jest nim dobra zabawa i rozwój aktorski. Danie możliwości pokazania się, danie możliwości przetestowania swoich umiejętności występowania przed ludźmi, poznania też swoich możliwości, radzenia sobie z tremą. Czy to wydarzenie podczas pierwszej edycji spotkało się z dużym zainteresowaniem, czy raczej gdzieś zniknęło w tłumie innych takich atrakcji? Każdy, kto tylko ma ochotę, może wejść i oglądać spektakle. I to jest najistotniejsze. Jakby to było 1000 osób, jakby to była jedna osoba, to jest wszystko tak naprawdę równorzędne, ponieważ dopóki jedna osoba
ogląda spektakl, słucha czyjejś przemowy, właściwie obserwuje i wchodzi jak w jakikolwiek sposób w czyjąś twórczość, to to wystarczy. Z zapartym tchem patrzyły i oglądały, wszyscy byli tam, bo chcieli. Niektórzy przyszli na jeden konkretny spektakl, inni przyszli i siedzieli razem z nami tak naprawdę cały dzień, od rana do wieczora. Tak naprawdę każdy miał możliwość i tutaj dajemy możliwość nie tylko twórcom, ale też osobom, które lubią oglądać spektakle, ludziom, którzy chcą doświadczyć czegoś nowego, bo tutaj też jest taki troszkę mój osobisty gdzieś tam, moje osobiste przekonanie, że bardzo często osoby, które w pewnym stopniu nie są przekonane do teatru, a wśród młodych ludzi coraz więcej jest osób, które jednak bardziej są przekonane do kina, bardziej są przekonane do wyjścia na kręgle niż do pójścia do teatru. Znajdą się tacy, którzy przyjdą na ten festiwal, które przyjdą na nasz przegląd, zobaczą jedną, dwie sztuki i stwierdzą: wow, to jest faktycznie ciekawe. Później mogą się udać do jakiejś konkretnej instytucji, do chociażby mogą iść do Akademii Sztuk Teatralnych, do Teatru Słowackiego lub do Teatru Starego, czy nawet do Teatru Współczesnego lub takiej bagateli. Ale to jest jakiś tam bodziec, który pozwala na trochę takie wejście w świat teatralny i na bliższe zaprzyjaźnienie się z tym światem. Inna sprawa, że pięknie jest zobaczyć kogoś znajomego, kto robi świetną rzecz na scenie, prawda? A czy było dużo chętnych występujących, czy... Oj tak. Czy wybieraliście jakieś zespoły, przychodziliście i mówiliście, jest takie wydarzenie, może chcielibyście przyjść? Czy to ludzie sami się do was zgłaszali? W większości, jako że no, to wydarzenie nie istniało przed pierwszą edycją Siłą Rzeczy, do większości szkół przyszedłem osobiście i powiedziałem, wtedy i wtedy jest takie wydarzenie, wiem, że robicie państwo teatr, przygotowujecie spektakle i chciałem serdecznie zaprosić. Szkoła napisała do nas maila, że zrobili spektakl i chcą wystąpić. Napisałem: świetnie, fajna sprawa. Przyszli, zrobili bardzo, bardzo ciekawy spektakl, bardzo dobrze mi się go oglądało, wzięli udział w tym wszystkim razem z nami, więc mogę śmiało powiedzieć, że odzew był nawet lepszy niż się spodziewałem. Po pierwsze było wydarzenie. I z tego wydarzenia można się było dowiedzieć, że przegląd jest. Ja oczywiście zaprosiłam osoby, które w zeszłym roku brały udział i napisałam do tych szkół. Poza tym bardzo mi zależało, żeby to przeszło taką troszkę drogą przekazu po prostu między ludźmi, że ktoś komuś powie, że jest i w ten sposób też dużo grup się zgłosiło. Jest oczywiście harmonogram na stronie wydarzenia, natomiast nie ma podane, która szkoła bądź która grupa zajmuje się którą sztuką i ja szczerze powiem, że zrobiłam to celowo z bardzo prostej przyczyny. Jak czytamy tytuł sztuki, to człowiek się zaczyna zastanawiać, człowiek ma pewne wyobrażenia i często chciałby je w jakiś sposób skonfrontować z rzeczywistością. Dlatego między innymi w harmonogramie są tytuły sztuk, nie grupy, które się tym zajmują, żeby właśnie każdy mógł w pewnym stopniu zastanowić się, jak on widzi ten tytuł w formie przedstawienia. Może zna tytuł, może nie. Może tytuł jest wzięty z... Może jest jakimś nawiązaniem, może jest jakąś sztuką istniejącą, a może jest czymś kompletnie nowym, stworzonym na potrzeby spektaklu i wymyślonym przez artystów. Ale każdy przyjdzie z jakimiś swoimi wyobrażeniami, z jakąś może swoją wizją i będzie mógł to skonfrontować z tym, co zobaczy. Zobaczyłem, kiedy szukałem na Facebooku waszego wydarzenia, zobaczyłem, że ma ono swojego patrona. Czy moglibyście coś o nim powiedzieć? Gustaw Holoubek. Nie będę tutaj robił za encyklopedię oczywiście, natomiast Gustaw Holoubek jest aktorem bardzo, bardzo, bardzo ważnym dla polskiej sceny, zarówno teatralnej, jak i filmowej. I wielu licealistów na pewno zetknęło się z nim przy okazji omawiania takiego filmu jak Lawa Tadeusza Konwickiego, w którym to Holoubek wygłosił bardzo słynną swoją wersję wielkiej improwizacji z Dziadów z trzeciej części Adama Mickiewicza. Poza tym znaleźć go można w bardzo, bardzo wielu produkcjach filmowych i teatralnych, to można przechodzić przez archiwa. Natomiast najważniejsze jest to, że jest absolwentem Nowodworka i dlatego go wybraliśmy.
I to pociągnęło za sobą bardzo ciekawą konsekwencję, ponieważ udało nam się w zeszłym roku skontaktować z panem Janem Holoubkiem, czyli synem pana Gustawa, który początkowo miał przyjechać do nas na to wydarzenie. Niestety jako reżyser jest dość zarobiony i nie starczyło mu czasu. Data mu nie podeszła. Natomiast nagrał nam materiał filmowy, na którym podziękował nam za to, że obraliśmy jego ojca patronem naszego wydarzenia, co było przekochane. Więc jeżeli tylko pan Jan natknął się na Radio Pryzmat, to pragnę go serdecznie pozdrowić. Więc tak, Gustaw Holoubek, absolwent naszej szkoły i znamienity aktor. To dlatego. A czy macie zamiar jakoś kontynuować jego dziedzictwo? Bo on w końcu był aktorem, reżyserem, politykiem. Zajmował się bardzo szeroką sferą działań i na scenie, można powiedzieć, międzynarodowej. Czy macie zamiar jakoś kontynuować jego dziedzictwo? Myślę, że kolejnymi edycjami. Ja też tak myślę. To jest... ten przegląd, w ogóle idea tego przeglądu, wydaje mi się, że jest takim trybutem dla Holoubka, na jaki nas stać na razie, jako młodzież, która jeszcze nie ma takich zasobów, żeby zrobić coś niesamowitego, co zagarnie masy. Natomiast na to, co mamy i na to, co możemy, to jest najwięcej, ile możemy dać, żeby jakoś uczcić pamięć pana Gustawa. Powiedzieliście wcześniej, że to ma być taka przyjazna impreza dla bardziej przyjaciół, żeby każdy mógł się wypowiedzieć, każdy mógł się wykazać, ale jest też dużo osób, które na was liczą. Jak się czujecie z taką odpowiedzialnością? No cóż, no wszystko zawsze się udaje. No. Zdarza się czasami, że noga się powinie i w zeszłym roku na przykład mieliśmy taką sytuację, że nasi szanowni jurorzy poszli jeść, no i nie wrócili na czas, no i czekaliśmy i nasz konferencjer Iwo Goryca, student polonistyki na UJ-cie, przez 15 minut stał i opowiadał żart o ćmie. No to z takim już trzeba sobie radzić. No. Zawsze zdarza się coś, co idzie nie do końca tak, jak było zaplanowane. Zawsze coś musi się stać. Natomiast no, dobry organizator to jest taki organizator, który sobie z tym poradzi. Ot, i tyle. Bo dobry plan to jest połowa sukcesu. To, że dużo ludzi na nas liczy, to jasne, oczywiście, ale przede wszystkim my na nas liczymy, że nam uda się zrobić tak, żeby wszystkim się podobało. Po prostu. No i tak trzymać grunt o dobre nastawienie, ale przed chwilą wspomnieliście o jury. Kogo wybieracie na to szczytne stanowisko? Oj, nie wiem, czy to zostało upublicznione już? Kto to będzie? Nie zostało upublicznione. I nie zostanie do momentu, w którym się nie dowiemy już na samym wydarzeniu. No to może kogo wybraliście w zeszłej edycji, albo ogólnie kogo wybieracie? Czy są to nauczyciele, przyjaciele, uczniowie? W zeszłym roku wybrałem takie grono osób, które jest w jakiś sposób związane z kulturą szeroko pojętą lub z teatrem konkretnie. I tam były na przykład, była moja wychowawczyni, opiekunka ówczesnego przeglądu, pani Ewa Leonhardt, bardzo zapalona miłośniczka teatru, a przede wszystkim miłośniczka Lwowa, co nie ma oczywiście żadnego znaczenia tutaj, natomiast zawsze to podkreśla. Była aktorka z Teatru Odwróconego, był pisarz, krakowski pisarz kryminałów Bartek Basiura. Było bardzo dużo ludzi, którzy w jakiś sposób z tą kulturą obcują jednak. A w tym roku, jak chodzi o jurorów, no to na pewno nie jedna osoba się zdziwi. Natomiast jest jedna rzecz, o której warto pamiętać, którą muszę powiedzieć, to znaczy bez względu na to, kto był w zeszłym roku, kto będzie w tym roku, kto będzie w kolejnym roku, nie ma ani lepszego, ani gorszego jury. Są to osoby, które mają po prostu różne kompetencje, różne zainteresowania, troszeczkę dalej lub bliżej tego teatru są, natomiast nigdy opinia jurora nie jest gorsza od innego jurora. I przejdźmy może szybciutko jeszcze do tego, po co w ogóle to jury jest. Moglibyśmy po prostu przejść i pokazać sobie nawzajem spektakle, natomiast chcieliśmy uhonorować mimo wszystko
kogoś za całokształt pracy, która została włożona w dany spektakl. No i gdybym miał to robić organizator, czyli w zeszłym roku ja, jednocześnie wystawiając swój spektakl, no to byłoby trochę faux pas. Więc wybraliśmy ludzi, którzy zrobią to za nas. I są to zawsze w takim jury, każdy ma równe prawo głosu. Każdy może się wypowiedzieć na swój sposób. Ta ocena wynika nie tylko z ich mniemania, z ich obserwacji, natomiast jest ważny element w tym przeglądzie, który na pewno wpływa na tę ocenę, czyli dyskusja o spektaklach. W zeszłym roku ona była, w tym roku też będzie. To jest bardzo ważne, żeby dyskutować. I na dyskusji każda z grup może mówić o tym, jak powstawały spektakle, skąd się wzięły, ile to im zajęło i tak dalej. I na pewno wiele wątpliwości można w ten sposób rozwiać. Więc owszem, jest jakaś nagroda, natomiast jest to tylko zwieńczenie wszystkich wysiłków. To będą konkretnie 4 nagrody. Osobiście czuję potrzebę wyjaśnienia tego, dlaczego tak, a nie inaczej. Odezwał się mój widz teatralny, gdzie oglądam zarówno sztuki krótkie, jak i sztuki długie i wiem, że różnica w przygotowaniu tych sztuk, że to, czego się oczekuje od takich sztuk, jest zdecydowanie różne. Dlatego tutaj jest pierwsze wytłumaczenie, dlaczego będzie rozdział na sztuki krótkie i sztuki długie. Następnie będą to wyróżnienia dla najlepszej roli żeńskiej z całego dnia i dla najlepszej roli męskiej. Z bardzo prostej przyczyny, to znaczy często jest tak, że przyznaję się dla pierwszoplanowej, dla drugoplanowej, a ja tutaj chciałam po prostu zaznaczyć, że pracujemy jako grupa, ale niektóre osoby w tym mogą poczuć się dodatkowo wyróżnione tak naprawdę po całym dniu oglądania różnych sztuk, jeśli mimo wszystko uznamy, że ktoś zasłużył, żeby taką nagrodę dostać, to uważam, że będzie to dodatkowe uhonorowanie, że będzie to gratyfikacja i że będzie to też w pewnym stopniu może to kogoś tknąć do tego, żeby w przyszłości jeszcze bardziej gdzieś tam się zaangażować w to aktorstwo. Natomiast no, to jest tylko forma uhonorowania kogoś, a nie jest to coś, o co powinno się walczyć. Jakie są główne zmiany, które zauważyliście między minioną edycją a tegoroczną? Ja bym tutaj chciała wspomnieć o patronatach, które w tym roku są i jakby w tym roku otrzymaliśmy patronat Narodowego Teatru Starego w Krakowie imienia Heleny Modrzejewskiej i patronat od Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Zresztą bardzo mi bliskie patronaty, bo instytucji kulturalnych. Zapraszamy w sobotę 22 lutego na ulicę Łokietka 60 do sali teatralnej przy Kościele Królowej Jadwigi. Na godzinę 9:00 bądź na konkretny spektakl.